Dzień dobry Państwu, nazywam się Andrzej Puławski, jestem pracownikiem Książnicy Stargardzkiej. Witam w pierwszym odcinku naszego programu informacyjnego pod tytułem Skarby Książnicy Stargardzkiej. Mam nadzieję, że zainteresują się Państwo zgromadzonym przez nas materiałem. Na początku naszej serii chciałbym opowiedzieć Państwu o starodrukach, czyli materiałach powstałych pomiędzy 1501 a 1800 rokiem. Wcześniejsze pozycje nazywamy inkunabułami, a późniejsze po prostu książkami. Warto jednak zaznaczyć, że wymienione granice są ruchome, ponieważ to technika wykonania danego tytułu jest głównym wyznacznikiem w nadaniu odpowiedniej terminologii. Najstarszymi starodrukami Książnicy Stargardzkiej są druki ulotne związane z książętami pomorskimi. Druki lub materiały ulotne, które fachowo określamy dokumentami życia społecznego, to różnego rodzaju ulotki o charakterze reklamowym i propagandowym. Dziś na takie materiały możemy się natknąć w drodze do pracy, szkoły, kościoła czy sklepu. Nasze ulotki posiadają ubytki na grzbietach, co świadczy o tym, że dawniej były zszyte w jeden większy poszyt. Posiadają także dawne sygnatury. Druki są wielkości zbliżonej do formatu A5 i zostały napisane po łacinie. Najstarszym dokumentem jest Leges Praepositis Ecclesiarum Eius Partis Pomerania. Jest to rozporządzenie księcia Filipa II dla duchownych protestanckich. Autor, Filip II, żył w latach 1573-1618. Od 1606 roku władał dzielnicą szczecińską. Był wykształconym i szanowanym mecenasem kultury oraz kolekcjonerem dzieł sztuki. Omawiany druk posiada 12 stron i został wydrukowany w 1606 roku w Szczecinie przez Joachima Retea. Kolejną ulotką jest panegiryk weselny poświęcony księciu Filipowi II autorstwa Ludwika Holoniusa, który żył od około 1570 do 1621 roku. Panegiricus nuptialis zawiera 16 stron i także został wydrukowany w Szczecinie przez Joachima Retea. Powstał w 1607 roku, ponieważ wówczas odbył się ślub Filipa z Zofią, córką Jana księcia Szlezwicko-Holsztyńskiego i Elżbiety Brunszwickiej. Interesujący jest również druk okolicznościowy Quum Illustrissimo autorstwa żyjącego w latach 1597-1658 teologa, filozofa, poety i historyka, a także rektora pedagogium szczecińskiego Joachima Mikreliusa. Tekst druku zaprasza na uroczystości żałobne poświęcone księciu Bogusławowi XIV, mające się odbyć 25 maja 1654 roku w kaplicy zamkowej w Szczecinie. Druk zawiera 8 stron i powstał w 1654 roku w Szczecinie w drukarni Joachima Retea. Dla Stargardzia najcenniejszym drukiem ulotnym ze zbiorów książnicy jest utwór panegiryczny wygłoszony na synodzie w Stargardzie w 1654 roku autorstwa stargardzkiego pastora i konrektora Antoniusa Vivenesta. Utwór napisano wierszem dla uczczenia powtórnych uroczystości pogrzebowych ostatniego władcy Pomorza, księcia Bogusława XIV. Dokument Epicedium Synodi Stargardensis został wydrukowany w Szczecinie w 1654 roku przez Jerzego Getrza i zawiera 8 stron. Największym starodrukiem ze zbiorów Książnicy Stargardzkiej jest szósty tom wielotomowej serii pod tytułem Allgemeine Prussische Stadtgeschichte. Wydawnictwo poświęcone jest historii Prus, w tym wszystkich przynależnych królestw, księstw, elektoratów, hrabstw i własności szlacheckich. Jego autorem jest historyk żyjący w latach 1723-1778 Karl Friedrich Pauli. Tom z naszych zbiorów został wydany w Halle w 1765 roku i zawiera rozdziały dotyczące naszego regionu, historię kamienia oraz historię Pomorza. Opasły wolumin zawierający 620 stron od wydania zasilał wiele księgozbiorów, o czym świadczą proweniencje na stronie tytułowej. Napisany został w języku niemieckim ekskluzywną czcionką gotycką, a dekorują go piękne ilustracje. Oprawa jest wtórna,
o czym świadczy nie tylko jej wygląd, który nie pasuje do monumentalnego charakteru omawianego wydawnictwa, ale także fragmenty starych gazet zauważalnych na grzbiecie. Fakt ten od razu przywodzi na myśl odkrycie kazań świętokrzyskich w 1890 roku przez Aleksandra Büchnera, które znajdowały się w oprawie jednego z woluminów. Mam nadzieję, że przygotowany przez nas program okazał się godny Państwa uwagi. Opinie o nim można wyrażać na facebookowym profilu Książnicy. Osobom chcącym dowiedzieć się czegoś więcej na temat naszych zbiorów polecam publikację Najciekawsze zbiory historyczne Książnicy Stargardzkiej. Można się na nią natknąć we wszystkich bibliotekach powiatu stargardzkiego, a także największych województwa zachodniopomorskiego. A już dziś w imieniu całego zespołu Książnicy Stargardzkiej zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka naszego programu, który wkrótce ukaże się w sieci. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.